wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii słowa, które poruszają mnie, to słowa Jezusa. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Jakie słowa wypełniają się dzisiaj? Ważny jest kontekst tego zdania wypowiedzianego przez Pana Jezusa w synagodze w Nazarecie, w Jego rodzinnym mieście. Jezus przychodzi do synagogi, świątyni żydowskiej, gromadzą się wokół Niego ludzie, a On otwiera Księgę Izajasza i czyta: Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił więźniom wyzwolenie, a niewidomym przejrzenie. Abym zniewolonych czynił wolnymi, abym ogłosił rok łaski od Pana. To właśnie te słowa z proroctwa Izajasza wypełniają się dzisiaj, mówi Jezus. Wypełniają się w misji i posłannictwie Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Wszystkie słowa proroctw Starego Testamentu, wydarzenia, które Stary Testament zapowiadał, znajdują swoje wypełnienie w misji Jezusa Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka. Wypełniają się one dzisiaj. To jest ważna wskazówka dla nas. Dzisiaj przychodzi Chrystus. Dzisiaj przychodzi razem z Jezusem łaska zbawienia. To dzisiaj jest bardzo konkretne. To dzisiaj realizuje się w misji Syna Bożego, który przychodzi na świat dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Słowa pełne łaski. Greckie słowo łaska, charis, oznacza darmową łaskę Boga wobec człowieka. Jezus wypowiadający słowa łaski, Jezus, który jest Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, jest Słowem, które Bóg Ojciec wypowiada wobec każdego z nas, wobec człowieka. Słowem, w którym wypełnia się wszystko. Słowem łaski, życzliwości Boga Ojca wobec człowieka. Słuchacze Jezusa dziwią się tym słowom pełnym łaski. Ogarnia ich zachwyt, ale bardzo szybko ten zachwyt zamienia się w wątpliwość. Przecież Jezus jest jednym z nas. Przecież Go doskonale znamy. Znamy Jego Ojca, Józefa, Jego Matkę, Maryję. Znamy Jego krewnych. Ta wątpliwość, która pojawia się u słuchających Jezusa, zamienia się wkrótce w gniew. Kiedy Jezus objawia im, że nie tylko do nich przychodzi zbawienie, że nie tylko ich naród jest najważniejszy, ale zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Zbawienie w Jezusie Chrystusie, jedynym słowie wypowiedzianym ostatecznie przez Boga Ojca. Jezus, który naucza w synagodze, który jest Słowem posłanym przez Ojca, zapowiada swoją misję zbawczą. Słuchacze, uniesieni gniewem, wyrzucają Go z miasta. Jezus, idący na Golgotę, jest wyrzucony z Jerozolimy. Umiera poza miastem. Chcieli Go zabić, strącić, ale On, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii,
przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Jezus przechodzi zwycięsko przez tę próbę nienawiści i gniewu. Podobnie jak zwycięsko przeszedł przez bramę śmierci, jako zmartwychwstały Pan. Czego uczy nas dzisiejsza Ewangelia w odbiorze, słuchaniu Słowa Bożego? Myślę, że przede wszystkim tego, abyśmy do Słowa Bożego zawsze podchodzili z wielkim szacunkiem i nie ulegali pokusie przyzwyczajenia. Ja już znam to słowo, tyle razy czytałem ten sam fragment. Słowo jest zawsze młode. Słowo Boże jest jak Bóg, bo to jest Jego słowo. Słowem zawsze aktualnym. Aktualizuje się również dzisiaj w Twoim i moim życiu. Aktualizuje się misja zbawienia człowieka. Na uważne słuchanie Słowa Bożego, przyjmowanie Go z wiarą i życie Nim na co dzień, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.